Czarny klimat, niezwykły nastrój, wielkie gwiazdy przełomu lat 40. i 50., czyli Sasza Strunin na co dzień, tak właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że znowu jestem. No i płyta, ta kobieta w czerni, tak? Bo to pokazało, jak należy się ubierać, jak się należy zachowywać i jak przeżywać, jak już kiedyś mówiłem, takie bondowskie nastroje. Tak, tak, te retro-bondowskie właściwie, bo Bond to cały czas jest rzeczą jeszcze... Zmienia się chłopak. Tak, trochę, tak, bo chłopak i te kobiety Bonda się zmieniają i właściwie to jest takie już teraz unowocześnione, ale ja rozumiem, że tobie chodzi o ten, o tego prawdziwego Bonda. Noir, Sean tak, Connery. Oczywiście. Tak. I za chwilę powiemy o tym zmienianiu się, o tym unowocześnieniu, ale zanim do tego przejdziemy, Sasza wykona to, co robi najlepiej. Mianowicie, no właśnie, seans filmowy się zaczyna. To Sasza Strunin. Jeszcze raz byliśmy w kinie, ależ to się pięknie przeżywa. Na koncercie bisujesz ten utwór? Zdarza się, zdarza się. Ale on się. Trudny jest, ogromnie, wymaga chyba wiele wysiłku. Wiesz co, wydaje mi się, że wszystkie te utwory, tak kokieteryjnie może to zabrzmi, ale wszystkie utwory na tej płycie są dosyć trudne, ponieważ Gary tak komponuje i Gary, czyli producent i kompozytor mojej płyty, w taki sposób właśnie komponuje, że no, trzeba się troszeczkę wysilić, żeby wyśpiewać to. Tworzysz wszystko. Dzieło, za każdym razem tak chyba do tego trzeba podchodzić. A czy... Bo to jest taka klasyka, tradycyjne niemalże, zaśpiewanie, zagranie, tak jakbyś była w operze, można porównać ten sposób zaangażowania. A czy pełen wdzięku utwór, który jest drugi na płycie po angielsku, a ty przyniosłaś dzisiaj polską wersję tego? Tak. Nie mów mi premiera. Nie. Też bondowski tytuł. Nie mów mi nie, dokładnie. Bardzo feminizujący utwór. Właściwie... Tekst się nie zmienił, ponieważ po angielsku to było Don't Tell Me No. I opisuje moje przejścia, jakie miałam ze względu na to, że chciałam robić takie rzeczy, które niektórzy odbierają jako już staromodne, jako takie niepotrzebne, że czemu nie idziesz z biegiem czasu, czemu nie robisz nic elektronicznego, czemu chcesz wrócić do takich brzmień. A stać cię na wszystko, na każdy rodzaj po prostu muzyki. Ja tego chciałam, ja tego pragnęłam i chciałam po prostu zwyczajnie w świecie po prostu wyjść na scenę i śpiewać w taki sposób bardzo naturalny i prawdziwy. I o tym jest też ten utwór. Tekst napisał Domen Nowakowski, także pozdrawiam go bardzo serdecznie. Wspaniale się pisał, co wiemy, nie jest prostym zadaniem tłumaczenie, prawda, tekstu w języku jakby polskim, ponieważ no, polski rządzi się swoimi prawami i jest trudny bardzo, jeżeli chodzi o śpiew. No i teraz ci znakomici muzycy, których też wymienimy, bo zasłużyli sobie na to. Oczywiście. Filip Wojciechowski na fortepianie, Paweł Pańta na kontrabasie, Michał Miczarek na gitarze, Gary Gutman na trąbce. Mamy również Jacka Namysłowskiego na puzonie, mamy Marcina Kajpra na saksofonie i no naprawdę to jest pokazujesz niesamowite piękną, towarzystwo. Młodą polską muzykę. Udaje się na koncert zgromadzić wszystkich? Pewnie nie są zawsze, zajęci na różnych zawsze. Sesjach nagraniowych. Gram częściej w kwartecie, nawet w trio. Zdarzam się nawet tylko z gitarą i co jest niesamowite, to też fajnie brzmi inaczej, bardziej kameralnie. Tak zupełnie już bardziej noirowo. Tak jakby w barze właśnie, jak mówiłeś, właśnie z drinkiem, z cygarem. Jeszcze wtedy można było palić wszędzie klubowo, w miejscach publicznych. Tak. I właśnie taka atmosfera, taka przydymiona, prawda, ta gitara, taka noirowa, mój głos. Wczoraj taki mieliśmy koncert właśnie z Michałem Milczarkiem, także to też działa, gdzie ta muzyka jest... A następny jest... koncert? Następne koncerty długo będą musimy w lutym. Czekać? Trochę tak, ale tam już będzie większy skład, tam już będzie praktycznie bez sekcji dętej, bo będzie tylko Gary, ale Gary wystarcza absolutnie i właściwie będzie większy skład. Także od lutego zaczynamy dalej promować album, ale też wchodzimy do studia i nagrywamy kolejne materiały i tym razem już całkowicie po polsku. Także też ale też będą ukłon... w klimacie takim filmowo-nuarowo? Nie będę odchodzić od tego klimatu. W sensie to będzie gdzieś tam oscylować w granicach jazzu. Ja tak boję się tego słowa używać, ponieważ od razu jazz się kojarzy nam tak jednoznacznie, chociaż jest to bardzo szerokie słowo, aczkolwiek będzie to muzyka instrumentalna, też w takim właśnie mrocznym, prawda, filmowym klimacie, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli się
świetnie się w tym czuję i ludzie to jakoś już pomału zaczynają akceptować mnie w tej nowej odsłonie, to po co teraz to zmieniać? To byłoby głupota z mojej strony i absolutnie nie chcę tego robić. No to przekonamy się, jak po polsku brzmi to słynne nie mów mi nie, Sasza. Bunt. Zbuntowana blondynka w czarnej sukience. Niech tak zostanie. Wszystkie szczegóły na twojej stronie, Sasza. Tak jest. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na www.sasza.eu. iamsasha.eu.